Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj w kilku słowach chciałabym powiedzieć, co czeka na nas w sierpniu. Ten miesiąc jest bardzo, bardzo wyjątkowy i ma szczególne energie. Bardzo piękne energie o niezwykłej sile i niezwykłej mocy, dlatego warto wykorzystać je praktycznie od początku do końca. W tym miesiącu spotykamy się na 51. rytuale dla Matki Ziemi w czasie pełni Księżyca. To jest co miesiąc, tak że tutaj nie ma żadnej zmiany, a jaki będzie temat tego spotkania, to opiszę wkrótce na moim blogu, ponieważ sama jeszcze nie wiem, jakie przesłania otrzymam. Kolejna ważna sprawa to oczywiście 21 sierpnia, czyli nasz bursztynowy nów Księżyca. A tym razem będzie to kontynuacja, ponieważ w ostatnim spotkaniu koralowym Nowiu Księżyca rozpoczęliśmy uzdrawianie naszych korzeni i w tym spotkaniu będzie również pewien etap, który dotyczy tego tematu, ponieważ zajmiemy się uzdrawianiem ran emocjonalnych. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, wywołuje emocje. Pozytywne, negatywne lub jakieś takie neutralne. I te emocje negatywne potrafią być takie silne, że wpływają na nas i tworzą rany. I czasami wystarczy jakiś zapach, jakieś słowo i coś zaczyna nam się przypominać i wpływa to na nasze samopoczucie, na nasze myśli, a także na wszystko to, co chcemy w życiu osiągnąć. Czyli tym razem w czasie bursztynowego Nowiu Księżyca zajmiemy się właśnie uzdrawianiem tych emocji, ale również zajmiemy się tym, aby uzyskać wewnętrzną harmonię, takie uczucie szczęścia i spełnienia, by otrzymać siłę do działania, taką siłę przebicia się, ale takiego pozytywnego, realizacji celów i naszych pragnień. Również otrzymamy od siły wyższej, siły wszechświata, energię, którą możemy wykorzystać, by uzdrowić nasze poczucie własnej wartości i uzyskać harmonię. Harmonię właśnie w tym poczuciu, że jesteśmy warci tego, tamtego i że zasługujemy na bogactwo, na wartościowe, piękne życie, na piękne doświadczenia. To pomaga nam otworzyć kanały i wtedy to dobro może szybciej płynąć do nas, gdy mamy to odczucie, że zasługujemy na wszystko to, co dobre, piękne, pełne pozytywnych energii, również w sferze finansowej, ponieważ jesteśmy tutaj na Ziemi, w tym ciele materialnym i możemy się w pewien sposób kreatywnie realizować tutaj w materii i warto mieć wszystkie kanały czyste i otwarte, aby to dobro i ta obfitość mogły do nas płynąć na tyle, na ile jest nam to przeznaczone. Zajmiemy się również oczyszczaniem i uzdrawianiem naszej aury, czyli całego tego pola energetycznego. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ w czasie bursztynowego, telepatycznego spotkania Nowiu zajmiemy się naszym wewnętrznym słońcem, czyli czakrą splotu słonecznego. Gdy odczuwasz w okolicy żołądka, w okolicy brzucha, w okolicy serca lub kręgosłupa jakieś bóle, jakieś blokady, jakieś takie uczucia negatywne, to bardzo często jest to wskazówka, że mamy jakieś podczepienia negatywnej istoty, może jest na nas jakiś negatywny czar, może jest jakaś energia, a może jest po prostu podpięty jakiś wampir energetyczny, emocjonalny, może jest podpięta jakaś istota demoniczna, a może ktoś robi na nas czarną magię, czy świadomie, czy nieświadomie. Czyli w tym spotkaniu będziemy oczyszczać to miejsce, by odczuć w pełni naszą siłę, naszą moc, nasze wewnętrzne słońce i odciąć wszystkie czarne, wszystkie negatywne połączenia.
Czyli to spotkanie jest bardzo, bardzo ważne, aby przygotować się, ponieważ zwróć uwagę, że przechodzimy powolutku w ten okres energetyczny, gdzie będzie więcej tego mroku. Będą krótsze dni, będą dłuższe noce i dlatego jest to niezwykle ważne, aby napełnić nasze akumulatory, oczyścić wszystko i przyjąć maksymalnie dużo pozytywnych energii, by wystarczyły nam na te miesiące panowania mroku. I na sam koniec tego miesiąca mamy ogień oczyszczający, czyli spalanie problemów, a także podwyższanie wibracji i takie zamknięcie miesiąca sierpnia. I pamiętaj o tym, że miesiąc sierpień jest związany z tym wszystkim, co jest takim codziennym życiem, czyli jak zarabiamy na chleb, czym zajmujemy się w życiu codziennym, co jest taką podstawową energią, która daje nam pożywienie. I dlatego, jeżeli są jakiekolwiek jeszcze wątpliwości co do Twojego zawodu, co do Twojej pracy, co do Twojej działalności, co do Twojego powołania, to jest to miesiąc, aby te energie odpowiednio ukierunkować. Czyli tutaj również wszelkie przepowiednie w związku z karierą, wszelkie prace energetyczne, afirmacje, wizualizacje, sfera kariery, sfera plonów, sfera obfitości, to jest właśnie miesiąc na to. A przed nami mnóstwo, mnóstwo ciekawych tematów i gdy masz dostęp na miesiąc sierpień, to już pierwsze tematy się pojawiły, a będzie ich całe mnóstwo, ponieważ jest bardzo, bardzo wiele przesłań, bardzo wiele ważnych informacji, które zostały mi przekazane i którymi chciałabym się podzielić. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Twoja Maria Bocardi.